Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać różnice, jakie występują pomiędzy systemem alarmowym Satel Perfecta a modułem alarmowym. Tu trzeba jasno zaznaczyć, że to nie jest system alarmowy, a moduł komunikacyjny z funkcjami takimi podobnymi jak w systemie alarmowym. Pomiędzy właśnie Satel Perfecta 16 WRL a Mikra. Który będzie tańszy, który będzie droższy i w jakich sytuacjach. Takie małe porównanko. Więc zaczynamy. Urządzenia tak jakby pogrupowałem na trzy kupeczki. Mamy część urządzeń, które są tylko dla Perfecty. Mamy część urządzeń, które są tylko dla Mikry. I mamy część urządzeń, które są wspólne. I tak, Mikra ma swoje piloty. Przepraszam, Perfecta ma swoje piloty, swoją klawiaturę bezprzewodową. Płytę centrali WRL proponuję brać od razu set, z tego względu, że centrala jest sprzedawana wtedy z obudową plastikową i anteną taką od razu też plastikową, małą anteną do tej obudowy plastikowej. Natomiast tutaj jeszcze, gdyby się ktoś pokusił o kupowanie samej płyty, tak jak tutaj w tym przypadku na stole leży, no trzeba jeszcze dokupić oddzielnie antenę GSM, no to delikatnie, że tak powiem, podraża inwestycje. W ogóle ta pozycja set no jest poniekąd oszczędnością, jeśli kupujemy sobie taki zestaw. Przy centralach Perfecta WRL czy Mikra jak najbardziej ma to zastosowanie, bo mamy na płycie zainstalowany moduł odbiornika bezprzewodowego. Natomiast przy zwykłej, na przykład Perfekcie, powiem szczerze, że mi to się średnio kalkuluje. Nieraz potrzebuję większą obudowę, nieraz potrzebuję, wystarczyłaby mała. Natomiast oddzielnie muszę kupić transformator. Jak policzę to do kupy, to tak na dobrą sprawę, nieraz wychodzi mi taniej kupić oddzielnie płytę, oddzielnie obudowę, nie w secie. Ale to już zostawiam, tak jakby tylko nadmieniam, że nie zawsze wychodzi to taniej. Natomiast składając klocki pojedyncze z cennika, no teoretycznie wychodzi zawsze to taniej. Czyli mamy kupeczkę dla Perfecty. Nie wiem, czy wspominałem, sygnalizator, bezprzewodowy sygnalizator MSP300R. I to są urządzenia dedykowane dla Perfecty. To są urządzenia dedykowane dla Mikry. I tak naprawdę to jest Mikra, bo ona jest w zestawie sprzedawana z obudową. No tutaj jest akurat transformator i akumulator już założony, bo to jest, jak widać, sprzęt używany. Świadczymy takie usługi, jeśli mogę już tutaj się pochwalić, czy zareklamować jak w jakiś sposób, to świadczymy takie usługi, że jeśli ktoś nie potrzebuje alarmu na zawsze, to my jesteśmy w stanie mu go wynająć, wydzierżawić, wypożyczyć, jak to tam kto woli nazywać. I tak, i takich kilka alarmów mamy ciągle w obrocie, takich alarmów, takich systemów powiadamiających klienta o zdarzeniu. Mamy kilka cały czas w obrocie, akurat jeden mam na półce, więc nie wyjmowałem nowych urządzeń, tylko pokażę na tym. Do tego, do Mikry dedykowana jest klawiatura. W cudzysłowie klawiatura, bo to jest zamek szyfrowy z transmisją bezprzewodową. No i pilot. Pilot różni się troszkę od tego pilota dedykowanego do Perfecty. Nie tylko kolorem, bo ten jest szary, ale czymś tam jeszcze. Od Perfecty jest do Perfecty, od Mikry jest do Mikry.
Ewentualnie tutaj można zastosować inne sterowniki radiowe do mikry. Natomiast tutaj troszkę bym oszukał, jeśli bym powiedział, że sygnalizator MSP300R jest tylko dla Perfekty. No niestety, sygnalizator MSP może być podłączony również do systemu mikra. Natomiast potrzebny jest do tego dodatkowy moduł MXT300. Do samej centrali jako taką możemy zgłosić czujniki bezprzewodowe, natomiast sygnalizatora nie możemy zgłosić. Możemy go dopiero zgłosić, jeśli zainstalujemy dodatkowy moduł, taki odbiornik jakby urządzeń bezprzewodowych, właśnie tych dedykowanych do mikry i perfekty. Powiem szczerze, że po dodaniu tego, przed chwilą nawet sobie rozpisałem to na kartce i powiem szczerze, że po dodaniu tego modułu, żeby mikra obsługiwała sygnalizator, mikra wychodzi już gorzej. To już mówię o takim czystym zestawieniu ekonomicznym, czyli zestaw mikra z klawiaturą bądź dwoma pilotami, to jest ta sama, powiedzmy, cena, plus moduł, który obsłuży nam sygnalizator, albo Perfekta w obudowie, w tym secie, prawda, Perfekta WRL z dwoma pilotami, to jest równoznaczne z tym, co tam, bo tu już modułu MXT300 nie potrzeba, on jest zaimplementowany, tak jakby funkcjonalność tego modułu już na płycie. Perfekta wyjdzie dosłownie 30 kilka złotych taniej od mikry. Więc jeśli ktoś myśli o małym nawet systemie bezprzewodowym jakimś alarmowym, żeby go powiadomił, to w momencie, kiedy myśli również o sygnalizatorze, no to według mnie, gdybym ja miał robić ofertę, to zostaje mikra już niestety skreślona. Ogólnie w ofercie jako system alarmowy mikra u nas nigdy nie występowała, bo to nie jest system alarmowy. To trzeba jasno powiedzieć, jeśli ktoś komuś sprzedał mikrę jako system alarmowy, no to zrobił go w konia. To nigdy nie było i nigdy nie będzie. To nie ma, że tak powiem, jakby nie spełnia norm, nie ma, już nie mówię o atestach, bo te atesty pewnie tam spełnia, tylko to nigdy nie spełniało norm systemu alarmowego i producent nigdy tego, że tak powiem, nie negował i wręcz nigdy nie nazwał tego systemu alarmowym, ale nazwał go jako moduł alarmowy i to było bardzo mylące dla wielu ludzi. Kupowali go bardzo często, zresztą ja miałem często swego czasu o zapytania o system alarmowy mikra. To nigdy nie było systemem, nigdy nie będzie. Wracając. Są urządzenia dedykowane dla Perfekty, są urządzenia dedykowane dla mikry. Są urządzenia wspólne. Wspólnymi jest, że tak powiem, ta kubka teraz, czyli czujniki i sygnalizator. Z tym, że sygnalizator do Perfekty możemy podłączyć bezpośrednio, a do mikry musimy zastosować jeszcze moduł taki pośredni, który w momencie, kiedy musimy go zastosować, mikrę skreśla ze względów ekonomicznych. Dlaczego mikra jest jeszcze gorsza od Perfekty? Mamy tutaj ograniczenia do 4 wejść przewodowych. Jeszcze tylko zerknę, czy na pewno. Tak, do 4 wejść przewodowych, do 9 czujek na samej płycie bezprzewodowych. Oczywiście ten MXT300 moduł nie tylko podnosi nam funkcjonalność o sygnalizator, ale możemy dodać kolejne jakby czujki. Natomiast mikra nie dzieli się na żadne tam strefy, na żadne tryby załączania, no bo to nie jest system alarmowy. To można włączyć teoretycznie do czuwania, natomiast ale umówmy się, system alarmowy na mikrze to jest tak jakby dodatek do tego, co producent miał w zamyśle. Natomiast Perfekta pozwala nam na zamontowanie albo 16 w wersji tej bez rozszerzenia, bo już bym teraz troszkę wybiegł poza ten
poza ten kosztorys, który powiedziałem, że w nim wygrywa Perfekta, mamy do podłączenia 8 czujek przewodowych standardowo i 8 czujek bezprzewodowych na Perfekta 16. To jest w standardzie. Tam mamy 4 przewodowe, 9 bezprzewodowych, jedną klawiaturę możemy zgłosić. Tutaj możemy klawiatur zgłosić 3 albo 4. Już w tym momencie te fakt, jest późno i mózg nie myśli, ale chyba 3 albo 4, no nieważne, w każdym razie. No i daje nam możliwość obsługi z klawiatury, z wyświetlaczem, z pełną informacją. Komunikacja tutaj już jest no, w dwie strony, jakby nie było. Natomiast tutaj to jest zamek szyfrowy, który po wpisaniu kodu hash nam wyśle jeden sygnał dla centrali, która odbierze to jako załącz, a po wpisaniu kod i gwiazdka wyśle drugi sygnał, który centrala odbierze i zinterpretuje, że ma się rozbroić. Także takie porównanie. Moduł alarmowy Saturn Micra sprawdzi się w małych instalacjach, bardzo małych, w takich powiedzmy mikro, tak jak mikra, to mikro instalacjach. I tak jak mówię, jeśli nie ma potrzeby stosowania sygnalizatora bezprzewodowego, bo tam również można, jest wyjście na sygnalizator przewodowy, można taki podłączyć. Jeśli jest taka możliwość, to podłączamy tam ten sygnalizator przewodowy. I w tym momencie centrala mikra zyskuje nam przewagę ekonomiczną nad centralą właśnie Perfekta. Z tego względu, że nie musimy dokładać tego modułu MXT, który nam no, znacząco podnosi koszty, a do samej płyty możemy podłączyć te 4 czujniki na przewodach bądź 9 czujek bezprzewodowych. I tutaj mamy system już można powiedzieć kilku, nawet jak się uparłby, to kilkunasto czujkowy. No i powiem szczerze, że tutaj bije to cenowo Perfekte. Natomiast jeśli w momencie, kiedy miałby dojść sygnalizator, to z automatu mikra jest skreślona. Także do 2 do 3 czujników bezprzewodowych, czy nawet przewodowych mikra będzie cenowo atrakcyjniejsza od Perfekty. Tak to w skrócie można powiedzieć. Natomiast tam, gdzie jest potrzeba klawiatury bezprzewodowej, tam, gdzie potrzeba jest nawet systemu takiego mieszanego większego 8-8, tam, gdzie jest potrzeba sygnalizatora zewnętrznego, no mikra już w ogóle nie ma szans z Perfektą. Teraz jeśli chodzi o czujki, te moduły wykonawcze jakby, znaczy modułem wykonawczym w sumie jest centrala. Detektory. O, to jest dobre słowo. Mamy tutaj w 2 kolorach. Nie wiem, czy będę miał w 2, może nawet nie będę wypakowywał. Biały i brązowy, standardowo. Mamy czujnik MMD300. Mamy czujnik MMD300. Mamy czujnik MMD302. 300 to jest zwykły, najzwyklejszy w świecie kontaktron. Jeden kontaktron, jedno skrzydło, jedno okno. MMD302 jest to... To już takie trochę wymęczone opakowanie, bo trochę świata też zwiedziło. MMD302 czujnik, zwykły kontaktor, dokładnie ten, który jest w MD300, plus rozszerzenie o dodatkowe wejście przewodowe, czyli jeśli mamy podwójne okno, albo o jedno okno w pomieszczeniu i w tym samym drugie okno, możemy tym jednym czujnikiem bezprzewodowym i od niego polecieć przewodem do drugiego okna, założyć zwykły kontaktor przewodowy i mamy zabezpieczone 2 okna. Dobra. Później są jeszcze, akurat tutaj nie mam na magazynie, czujki z bicia szkła. One wszystkie wyglądają dokładnie tak samo, tak jak na zdjęciu. Z bicia szkła ma jedynie tylko mikrofon. Czujki zalania wodą. Takie samo opakowanie z sondą na przewodzie. I co jeszcze? Zaraz pewnie zapomnę o połowie urządzeń. Czujka ruchu. Czujka dymu. I tak jak mówię, to
Te wszystkie detektory, które przed chwilą wymieniłem, one są wspólne i dla systemu Perfecta, i dla systemu Mikra. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, akurat, że któryś z czujników będzie gdzieś lepiej, gdzieś gorzej działał. No, trzeba też powiedzieć, że jest to częstotliwość 4.3.3, więc trochę śmietnik jest na niej, ale do małych systemów typu mieszkanie, domek letniskowy, nie wiem, jakiś garaż czy cokolwiek, no ten system jest wystarczający. Jeśli mielibyśmy go powiesić w budynku, nie wiem, gdzieś na parterze czy w piwnicy i później kolejne urządzenie na drugim piętrze, to tutaj, no, powiem szczerze, że trzeba być odważnym, jeśli chodzi o ten system, bo te ściany, stropy na pewno skracają zasięg zdecydowanie. Natomiast też ważne jest, co się dzieje w eterze. Są analizatory widma, nawet producent w oprogramowaniach dla niektórych właśnie systemów daje taką możliwość, że podłączamy sobie komputerek i widzimy, co się dzieje w eterze, czy jest w ogóle sens montować system alarmowy, czy bezprzewodowy, czy go tutaj lepiej sobie odpuścić, bo mogą być problemy. Natomiast nawet jeśli dzisiaj nie ma problemów, to nie znaczy, że za rok, za półtora roku coś tutaj się nam na tym paśmie nie pojawi. Także to pasmo, no niestety nie jest jakimś takim super pewnym rozwiązaniem. Natomiast no, te zdecydowanie czujniki na tych częstotliwościach urządzenia, systemy, które się komunikują na tych częstotliwościach, są zdecydowanie tańsze. Powiedziałbym nawet, tak jak patrząc na cenę urządzeń samego Satela, no to są o połowę tańsze niż ten ABAX na częstotliwości 868. Także wydaje mi się, że to wszystko, co chciałem powiedzieć. Chciałem pokazać, że są dwa tak jakby różne systemy bezprzewodowe, chociaż one obydwa są hybrydowe, bo tutaj można urządzenia zarówno sygnalizatory, możemy wyjścia, dwa, mamy dwa wyjścia do dyspozycji, możemy jedno wykorzystać na sygnalizator, drugie na cokolwiek innego, w każdym razie albo obydwa na sygnalizator, to już nie ma znaczenia, pełna dowolność. Możemy podjąć sygnalizatory przewodowe, czujki przewodowe, czujki bezprzewodowe, sygnalizator bezprzewodowy, jednak wiąże to się z dodaniem modułu MTX300, którego niestety nie mam tutaj. Do Perfecty również. Wszystko co przewodowe, wszystko co bezprzewodowe, jeśli mówimy o urządzeniach typu Mikra. Dodatkowo klawiatura bezprzewodowa, bez żadnych dodatkowych modułów, sygnalizator bezprzewodowy. Do malutkiego systemu Mikra przebije Perfectę. Do większego Mikra nie ma szans z Perfectą. Natomiast Mikra to nie jest system alarmowy, jedynie moduł z funkcjami systemu alarmowego, a Perfecta jest to system alarmowy, że tak powiem, pełną gębą. Tutaj nikt nie podważy, że to nie jest alarm. No dobrze, więc powiedziałem, co miałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że jeśli ktoś miał dylemat pomiędzy Mikrą a Perfectą, pomogłem go rozwiać. Jeśli by były jakieś dodatkowe pytania, zapraszam w komentarzach, zawsze chętnie odpowiadam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do następnego.